Mistrz i wicemistrz świata, mistrz Europy, triumfator Ligi Światowej to tylko niektóre osiągnięcia Pawła Zagumnego. Wieloletni rozgrywający siatkarskiej reprezentacji Polski we wtorek 12 kwietnia swoim doświadczeniem podzieli się z ostrowieckimi dziećmi i młodzieżą. W ubiegłym roku spotkaliśmy się z Pawłem Zagumnym, będąc na turnieju w Skarżysku z dziećmi z naszej akademii, na takim turnieju towarzyskim, który organizował razem z klubem Gala Skarżysko-Kamienna. I wówczas podjęliśmy pierwsze próby kontaktu. Tak naprawdę wymienialiśmy się doświadczeniami, ponieważ Paweł ma swoją akademię dla dzieci, ale także, co ciekawostka, prowadzi zajęcia dla dorosłych, między innymi dla Polonii w Londynie, więc działa na szerszą skalę, organizuje obozy sportowe. I na tym spotkaniu w Skarżysku właśnie zarzuciliśmy taki temat, propozycję w zasadzie spotkania się z naszymi dziećmi tutaj w Ostrowcu. Na co on przystał, odwlekliśmy to troszkę w czasie z powodów pandemicznych oczywiście, ale teraz powróciliśmy do tematu i ruszyło. Do południa Paweł Zagumny będzie obecny w publicznej szkole podstawowej numer 7, gdzie między innymi poprowadzi wykład motywacyjny pod hasłem Siatkówka trampoliną do sukcesów. O godzinie 15 spotka się z zawodnikami Akademii Volley Stars w hali przy ulicy Świętokrzyskiej. Trzeba powiedzieć, że jest to naprawdę fajny, skromny facet. Osiągnięcia niesamowite, jak wszyscy wiemy. Natomiast nie czuć tego w bliskim kontakcie. Ten kontakt sam skraca generalnie i widać, że jeśli rozmawiamy o siatkówce, to rozmawiamy o naszej wspólnej pasji. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Akademia Volley Stars. Wszystkie informacje dotyczące Dnia z Mistrzem znaleźć można na portalu lokalnatelewizja.pl.